Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 42. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Witam Wysoką Radę, witam wszystkich przybyłych radnych na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza, panią skarbnik Edytę Jarmoluk, witam pana inspektora Edwarda Dremucha. Informuję państwa, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym. W posiedzeniu pomagać będzie mi dzisiaj pani Grażyna Sawicz, nie ma pani właśnie Piszczek. Protokolantem dzisiejszej, naszej dzisiejszej sesji będzie pani Katarzyna Łuczkowska. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję również, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie oraz w internecie. Informuję Wysoką Radę oraz wszystkich przybyłych gości, a mamy tutaj gości w postaci dyrektora Szkoły Podstawowej pana Dariusza Hawrylec i witam panią również kierownik naszego MOPS-u, panią Agnieszkę Gorzycką. Że uczestnicząc w obradach sesji wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 14 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Gdyby były problemy techniczne, głosowanie odbywa się imiennie. To tyle tytułem wstępu. Informuję Wysoką Radę, że w dzisiejszej Radzie zgodnie z listą obecności bierze udział 12 radnych. Brakuje pana Gajdamowicza Rafała, pana Komorowskiego Kamila i pani Anny Piszczek. Wszystkie osoby dzwoniły do mnie i usprawiedliwiały swoją nieobecność. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności. W związku z tym, że mamy 12 radnych, informuję, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne, a nasze wszystkie uchwały mają moc sprawczą. Przedstawienie porządku będzie w punkcie drugim, to jest właśnie teraz. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Punkt piąty. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Miasta Górowa i Ławeckie. I w punkcie szóstym mamy aż 12 uchwał do podjęcia na dzisiejszej sesji. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Kolejna uchwała będzie dotyczyła dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2022. Kolejna uchwała, przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim, dlatego mamy tutaj panią kierownik obecną na dzisiejszej sesji. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2022. Kolejna uchwała będzie dotyczyła ustalania opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w mieście Górowo i Ławeckie. Kolejna uchwała będzie dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie przy ulicy Moniuszki. Kolejna uchwała podobnej treści, w tym razem sprzedanie nieruchomości gruntowej przy ulicy Kościuszki. Kolejna uchwała będzie dotyczyła przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Górowo i Ławeckie do roku 2030. Mamy tutaj również wnioski naszych mieszkańców dotyczące wyłączania lamp w okresie nocnym w celach oszczędnościowych. Mamy też również uchwałę dotyczącą remontu ulicy Podleśnej. Tutaj również mieszkańcy złożyli taki wniosek. Kolejna uchwała będzie dotyczyła też złożonego wniosku przesłanego z Polski i ma dotyczyć zmiany ulicy Kaliningradzkiej.
I ostatnia uchwała będzie dotyczyła uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Chodzi o uzupełnienie pana radnego do Komisji Rewizyjnej. Przewidziane są również sprawy różne i zakończenie obrad sesji. Tak wygląda, Wysoka Rada, na dzisiejszy dzień nasz program działalności naszej 42. sesji Rady Miasta. I moje pytanie, kto z pań i panów jest za przyjęciem tego porządku? Proszę bardzo, pan radny Bachanowicz. Tutaj przedstawianym porządku pominął pan przewodniczący punkt trzeci, czyli przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miasta. Prawdopodobnie przeoczenie. Tak. I jeszcze jedna sprawa, na ostatnich komisjach był poruszany wniosek z dnia 15 marca w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej i nie widzę go w porządku obrad. Dlaczego? Jaki jest tego powód? Jest ten wniosek w punkcie 11 tutaj. Z 11 kwietnia, jak był jeszcze jeden wniosek. Był on omawiany na naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Komunalnej. Już odpowiadam. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu, oczywiście to jest moje pominięcie i przepraszam, jest ten punkt na dzisiejszej sesji. Nie potrafię odpowiedzieć. Mamy wniosek ten z Polski tutaj właśnie, dotyczący ulicy Kaliningradzkiej. To ja bym proponował, żeby go włączyć do tego porządku. Tak, chodzi o zmianę nazwy ulicy Kaliningradzkiej i nadanie nazw Romy. Panie burmistrzu? Tutaj, o ile pamiętam, obrady komisji, które się toczyły, tam po pierwsze większość komisji wnioskowała o to, żeby zwrócić się do wnioskodawcy, żeby udzielił dodatkowych wyjaśnień, tak, czyli do pana marszałka Sycza. I generalnie Rada musiałaby głosować nad uchwałami. A takich uchwał Wysoka Rada nie przedłożyła i nie zobligowała burmistrza do przygotowania. Jeżeli taka wola Rady będzie, to takie uchwały przygotujemy na następną sesję. Ale jakby, no, moim zdaniem powinno być to wprost wyeksplikowane na komisjach, nie? Bo generalnie mi zabrakło rozstrzygnięcia na komisjach i większość komisji, o ile pamiętam, była za tym, żeby dalej procedować i rozmawiać na ten temat. Bo pewne rzeczy, też zgadzam się z postawą Rady, że o pewnych rzeczach trzeba, no, czasami więcej porozmawiać, a decyzje podejmować rozważniej i później. Ja tylko przypomnę, że wniosek jest 15 marca, dzisiaj mamy 25 maja, także ten czas już dawno się wyczerpał. Natomiast dwie komisje przyjęły stanowisko w tej sprawie. Ale opiekę poszukamy na następnej komisji. Dziękuję. Także ten wniosek nie przepada na pewno na kolejnej naszej sesji. Ten wniosek będzie procedowany odnośnie właśnie zmiany ulicy Kaliningradzkiej. Będzie to już nasz wniosek tutaj miejscowy. W tej chwili będzie rozpatrywany wniosek pana, który zwrócił się do nas z Polski o zmianę tej ulicy. Pan radny, przepraszam, Narkiewicz. Ja mam pytanie odnośnie dopisku przy ogłoszeniu o zakazie udziału mieszkańców w związku z zapobieganiem COVID-a. Stan pandemii się skończył, nie rozumiem tego zapisu. Nigdy go nie było, pierwszy raz się pojawił. W którym miejscu? Pod ogłoszeniem. Jest taki dopisek. A tutaj właśnie, tutaj, w nagłówku tutaj właśnie, tak. No słuchajcie, jesteśmy również tutaj, zasady powinny nas również tutaj obowiązywać jako takie, bo stan pandemii... Słucham? Stan pandemii w dalszym ciągu, wirus w dalszym ciągu obowiązuje, więc to jest taki zapis uniwersalny, że no, trzeba zwracać uwagę, bo jednak zachorowania są. Także ja bym tutaj do tego... Ja myślę, że nie powinno go to być, gdyż pandemia się skończyła, a ogranicza się w ten sposób możliwość. Ale to nie jest punktem akurat naszej dzisiejszej sesji. Stan zagrożenia cały czas jest, ale nie przedłużajmy. To jest tylko taki zapis i powinniśmy w dalszym ciągu mieć czujność, bo jednak wirus gdzieś tam funkcjonuje. Mamy przypadki, że przecież w Chinach zamykane są całe miasta tutaj. Tak? Na razie jest niepotrzebne. Wracamy do naszego porządku dzisiejszych obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego porządku obrad? Jeżeli nie ma, kto z pań i panów jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Pani Kasiu, tablety? Czekamy na uruchomienie systemu naszego.
potwierdzą. Tak, tak. Oj, mamy coś, problemy chyba, pani Kasiu, techniczne. Mamy problemy techniczne w tym punkcie. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania imiennego. Grażyna, bądź uprzejma przeliczyć głosy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem porządku obrad zaproponowanego wersji przeze mnie? Proszę o... Proszę, dobrze. Pani Ewa Antochów? Jestem za. Pan Antonow Czesław? Jestem za. Pan Wachanowicz Kamil? Jestem za. Pan Chorak Maciej? Jestem za. Pani Janusz Czakanna? Jestem za. Pan Kinal Andrzej? Jestem za. Pani, pan Łukianowicz Łukasz? Jestem za. Pan Narkiewicz Rafał? Jestem za. Pan Rochun Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Jestem za. Pani, pan Szlejer Zbigniew? Jestem za. Pani Wierzbowska Anna? Alina. Alina, przepraszam. Jestem za. Przepraszam, oczywiście Alina. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem już do naszego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 42 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu zostało przesłane protokół na skrzynki Wasze tutaj radnych. Ponadto był protokół do wglądu w Biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, w związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania protokołu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu 42 sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Jestem za. Czekamy jeszcze na wyniki. I tutaj pani Grażyna Sawicz też jest za. Informuję, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. W punkcie czwartym mamy informację z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie tego tematu. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu od 27 kwietnia do 24 maja. Wysoka Rada podjęła ogółem w tej kadencji 280 uchwał, zrealizowanych zostało już 204, a w trakcie realizacji znajduje się 76 uchwał. I tak po kolei 28 kwietnia spotkałem się z komendantami policji powiatowymi naszymi i również naszym miejskim. Omawialiśmy problemy związane z bezpieczeństwem w mieście, no i też sprawy bieżące. Kwestia też tej dotacji, którą nasza Rada przyznała na zakup samochodu. Omawialiśmy, jak procedować dalej. Konsekwencją tego spotkania i kilku innych działań, które prowadzimy przynajmniej już od paru lat, było spotkanie 10 maja. To spotkanie formalnie dotyczyło zagrożenia narkotykowego na terenie miasta, bo dotarły do nas sygnały, że no gdzieś tych, że tak powiem, środków odurzających się przewijało przez okolice całkiem sporo. Spotkanie odbyło się w dosyć szerokim gronie, dlatego że oprócz pełnomocnika do spraw zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, pana Paterckiego, obecni byli pedagodzy szkół, dyrektorzy szkół i był też obecny pan Marek Łukianowicz, który pracował w naszym samorządzie już w zeszłym roku jako pracownik Urzędu Miasta do spraw monitoringu i jakby takiej bezpośredniego reagowania na dewastację i tego typu rzeczy. Ta współpraca była owocna, ale jakby w mojej ocenie nie wyczerpywała pełnego potencjału tych rozwiązań, które zaczęliśmy ćwiczyć. I w tym roku zrobiliśmy trochę inaczej. Pan Marek jest zatrudniony nie w Urzędzie Miasta, a w Ośrodku Pomocy Społecznej i generalnie pełni rolę streetworkera. To jest forma, która została wypracowana, wydaje mi się, że narodziła się w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo dobrze implementuje się na terenie Europy. To jest człowiek, który no, w naszym wypadku ma wgląd do monitoringu miejskiego, co jest jakby sprawą drugorzędną. Pierwszą rzędną sprawą jest to, że jest obecny na ulicach naszego miasta.
rozmawia z młodzieżą, ze sprawcami dewastacji, z osobami, które spożywają alkohol, zaśmiecają miasto. W oparciu o to i obserwację tych wszystkich rzeczy może weryfikować swoją wiedzę w oparciu o miejski monitoring i robić to, co jest najlepsze, czyli prewencję. I wydaje mi się, że to świetnie działa. Rozmawiałem też z komendantami policji na temat współpracy, bo nie jest tajemnicą, że pan Marek jest emerytowanym pracownikiem policji. I wydaje mi się, że zaczyna to działać. Takim dodatkowym benefitem, ewidentnym zyskiem jakby z tego pomysłu, to jest fakt, że z tego, co wiem od pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dziewczyny się czują znacznie bezpieczniej, jeżeli towarzyszy on im w wizytach w trudnych środowiskach, tak tu fachowość to nazywa. Więc jakby zaczyna to działać. To jest rozwiązanie, które właściwie jest, chyba będziemy pokazywali jako dobrą praktykę w małych samorządach, bo nie sądzę, żeby one funkcjonowały jakieś szerzej, bo bardzo prosto można powołać straż miejską, tak? 3 etaty, budżet na 500 000, a tu w tym wypadku w naszym małym samorządzie tak naprawdę udaje się to ogarniać w ten sposób. To spotkanie z pedagogami, dyrektorami szkół spotkało się z bardzo dobrym odbiorem, szczególnie pedagogów szkół i dyrekcji też, no bo sprawcami wielu małych wykroczeń, tak, ale uciążliwych jest młodzież i dzieci. I tutaj pan Marek będzie w kontakcie też z osobami odpowiedzialnymi za wychowanie naszej młodzieży na poziomie szkolnym i zobaczymy, co się urodzi dalej, tak. To jest forma pracy nad przestrzenią społeczną samorządu, no, która ewoluuje, tak? Bo w zeszłym roku mieliśmy inną, w tym roku mamy inną. Ja na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje i myślę, że to widać, tak? Czasami jak się mija miejsca, gdzie dotychczas spożywany był alkohol i było naśmiecone, to ten alkohol nadal jest spożywany, ale jest posprzątany, ponieważ osoby, które spożywają, to jednak wolą pozbierać te puszki i butelki. No i zobaczymy, jak to będzie się toczyło dalej. Te spotkania, które się odbyły z dyrektorami szkół i z pedagogami, ja myślę, że zrobimy to jako rzecz cykliczną. No to jest kwestia jakby formalnego dopuszczenia tych osób w jakiejś formie do informacji z monitoringu miejskiego. To nie jest proste, tak, te wszystkie RODO i tak dalej, ale coś pracujemy nad rozwiązaniami w tym zakresie, bo fajnie by było, żeby to oddziaływanie pedagogiczne w oparciu o informacje z miasta mogli robić pedagodzy szkolni. I myślę sobie, że no to jest coś nowego, ja w żadnym samorządzie nie słyszałem o takim rozwiązaniu, a my jesteśmy mali, to musimy kombinować. 11 maja Starostwo Powiatowe w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wojną na Ukrainie, w związku z informacjami dotyczącymi możliwych akcji dywersyjnych Rosji na terenie naszym. No, wypadało być, udało mi się być. 13 maja przyjechała do nas delegacja z Włoch z bardzo bogatymi darami, jeśli chodzi o uchodźców. Te dary są dystrybuowane na terenie całego województwa wśród miast Citaslow, bo to jakby po tej linii ta pomoc przyszła. To przyjechało kilkadziesiąt pralek, łóżka polowe, bardzo dużo żywności, środków higieny. To, co potrzebowały nasze miasteczka, to wzięły. Sporą część przekazaliśmy dla ośrodków uchodźców w Olsztynie. Tam jest jakby najbiedniej, tak? 13 maja odbyło się inauguracja Dni Rodziny w Kuźni Społecznej w Olsztynie. My się czynnie włączamy jako samorząd, tak, zarówno imprezą, jak i naszymi działaniami, jeśli chodzi o rodzinę. 15 maja miał miejsce bieg ślimaka. Tu dziękuję Łukaszowi Łukianowiczowi za udział. Reprezentował nasz samorząd. Z Izbarka też biegł jeden radny. Nawet robiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Brało udział 120 biegaczy. Jakby recepcja biegu była bardzo pozytywna. Jestem po rozmowie z burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, Jackiem Wiśniowskim. Jeżeli będzie wola Wysokiej Rady, żeby przeznaczyć budżet na to wydarzenie, to byśmy chętnie kontynuowali, bo rzeczywiście no, bieg był fajny. Myślę, że w przyszłym roku tych biegaczy pojawiłoby się znacznie więcej, bo ta recenzja, która idzie w świat, powoduje, że więcej chętnie się zapisze. Istnieje możliwość dofinansowania imprez, które wyjdą nam, bo bieg ślimaka odbył się z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Citaslow w Polsce, istnienia tego stowarzyszenia i no, jestem na dzień dzisiejszy przekonany, że imprezy, które wyjdą i będą rzeczywiście miały taki ogólnopolski oddźwięk, będziemy powtarzali cyklicznie. Tych imprez trochę będzie, w dobrym do Nowego Miasta Lubawskiego wyślemy naszą orkiestrę dętą.
W Rzgowie odbędzie się festiwal zespołów ludowych, więc pewnie też weźmiemy udział. No, tych wydarzeń jest trochę. Tu zachęcam do śledzenia strony citaslowpolska.pl i profilu na Facebooku. 17 maja odbyła się Rada Nadzorcza EWIX-u, naszej spółki ciepłowniczej. Tu tak pokrótce, jak we wszystkich spółkach ciepłowniczych, sytuacja jest trudna, dlatego że koszty opału poszły w kosmos. Szczęśliwie nie opalamy, EWIX ma bardzo zdywersyfikowane źródła ciepła, dlatego że mniej więcej połowa energii jest w stanie wytwarzać je z rębek. Ja zaokrąglam, tak? Jakby Rada chciała szczegółowych informacji, to udzieli Wam prezes EWIX-u. Połowę ze zrębek, które podrożały z tego co wiem dwukrotnie. Druga połowa pochodzi z miału, który podrożał kilkukrotnie. I są też gazowe kotłownie do podgrzewania ciepłej wody, a gaz jak zdrożał, to każdy wie. Na dzień dzisiejszy, dzięki temu, że mogą posiłkować się zrębkami, ciepłą wodę grzeją tylko na kotłownie na zrębki, bo jest to tańsze. Natomiast łapią się za głowę ciepłownicy, jak następną zimę przygotować. Jakie będą koszty opału i czy w ogóle będzie, tak? Także myślę sobie, że w tej sprawie spotkamy się w lipcu. 20 maja uczestniczyłem w Dniu Strażaka Powiatowym, a obecnie trwają egzaminy ośmioklasistów, ale cieszę się, że Pan Dyrektor jest z nami, ale gdyby się coś wydarzyło, to uprzedzam Wysoką Radę, że będzie musiał nas opuścić. Z takich informacji jeszcze złożyliśmy dwa duże wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego, z tak zwanego EFES-u. Jeden wniosek dotyczy opieki nad seniorami, bo ten program senioralny w mieście mamy dosyć rozbudowany. Ja jutro będę miał przyjemność uczestniczyć w Olsztynie w panelu dyskusyjnym podczas obchodów jubileuszu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie, więc jakby to zobowiązanie na nas ciąży. Więc pierwszy projekt, który złożyliśmy, to jest opieka nad seniorami, zajęcia, różnego rodzaju terapie, no takie dosyć bogate wsparcie i tutaj chcemy dostać około 500 000 zł. A drugi to jest trochę jakby odpowiedź na to, co Alinka pytałaś, Radna Wierzbowska pytała na komisjach, jeśli chodzi o dzieci poniżej 3 roku życia. I tu spróbujemy uzyskać dofinansowanie na opiekę domową nad takimi dziećmi. Tak, tu złożyliśmy wniosek o wartości 700 tysięcy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbujemy te dofinansowanie uzyskać. Jeśli chodzi o inwestycje, w tej chwili mamy 3 inwestycje, łatwo nie jest. Jedna się kończy, to jest szkoła podstawowa. My ją, jakby tą inwestycję rozbudowujemy nieustannie o kolejne komponenty. W tej chwili są wykonywane przede wszystkim podjazdy. To, co pytał radny Narkiewicz, te podjazdy były zaplanowane, także one są w tej chwili wykonywane już. Nie wiem, na jakim etapie, panie dyrektorze, są, bo... Betonowane będzie. W tej chwili są betonowane i wszystkie schody poprawiane do szkoły. No dzięki temu dofinansowaniu, które dostaliśmy, mogliśmy rozszerzyć i sporo prac w szkole wykonać dodatkowo. Ośrodek kultury, w tej chwili skończone są dachy, co było dużym wyzwaniem, a wewnątrz montowane są instalacje elektryczna, wodociągowa, no etc., etc. Wykonane zostały iniekcje przeciwko wilgoci, bo to budynek jest stary i no, swoje przeszedł. I dodatkowo bodajże chyba jest docieplenie fundamentów już w tej chwili prowadzone. Także ta inwestycja posuwa się do przodu. Jeśli chodzi o drogę na Słowackiego, wykonywana jest kanalizacja deszczowa w tej chwili, a właściwe roboty drogowe powinny wejść w czerwcu. No i też ja nie widzę zagrożenia dla tej inwestycji. W przypadku pozostałych projektów tu został wydłużony szczęśliwie czas w ramach programu. I mamy, panie Edwardzie, czas na ogłoszenie przetargu w tej chwili do końca sierpnia? Do końca sierpnia mamy czas. No, do 18 sierpnia i w terminie ogłosimy te przetargi, bo w tej chwili mamy już praktycznie skończone projekty budowlane, a chcieliśmy uniknąć ogłaszania przetargów w systemie zaprojektuj i wybuduj, bo to i trudniejsze dla wykonawcy i bardziej ryzykowne dla inwestora. No, trwa sprzątanie miasta, sadzenie roślin, klombów. To postępuje zgodnie z harmonogramem, który realizuje pan Jan. Z ciekawostek posadziliśmy eksperymentalnie 3 łąki kwietne na dosyć dużych areałach. Zobaczymy, jak one się sprawdzą.
i może zastosujemy to na szerszą skalę, no bo to ogranicza ilość koszeń w ogóle w skali roku, a efekt wizualny może być ładny. No i na koniec sobie jeszcze dopisałem, przyszła umowa na Senior Plus, ale to też wynika ze sprawozdań finansowych, które mam na koniec. I wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na posiłki szkolne w domu i program dożywiania o kwotę 41 611 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025 o 200 tysięcy, i tu mówimy o tym programie właśnie, i na sfinansowanie zadań związanych z programem Za życiem o kwotę 18 604 zł. Następnym razem przygotuję sobie szklankę wody, bo wiem, że na koniec zaschło mi w ustach i mogłem być trochę niewyraźny. Bardzo dziękuję. Dziękuję dla pana burmistrza za bardzo szerokie przedstawienie tej informacji. Czy ktoś z państwa miałby pytania do tego tematu? Zgłasza się pan radny Łukjanowicz, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza odnośnie spotkania z komendantami i w sprawie tego samochodu. Jakie były ustalenia końcowe? Czy my w tym roku dokładamy po prostu całość to, czy rezygnujemy i te pieniądze zostaną zwrócone, czy jak to będzie? Na razie Policja Państwowa ma podejmować działania celem pozyskania drugiej połowy i tak zobowiązała się, no uchwałę mamy, że do końca roku będziemy trzymali te pieniądze i zobaczymy. Także ja nie widzę jakby sensu przekazywania im połowy pieniędzy, żeby oni nam potem oddawali, bo to jest robienie dodatkowej roboty. A to Wysoka Rada to już decyduje. To już mam jedno pytanie, czy była poruszona sprawa miejsc jakby niebezpiecznych w Burowie, bo dochodzą mnie słuchy, że mało tam policji jest, między innymi w parku. To czy tam była ta sprawa poruszona, że ta policja po prostu częściej tam zajeżdżała? A jeszcze jedna rzecz odnośnie sprzątania w mieście, to dopytam, jeżeli chodzi o ten harmonogram, to z panem Janem rozmawiać, tak? Bo mam tam zastrzeżenia co do tych klombów na ulicy Armii Krajowej, a Zwycięstwa. No to jest takie, można powiedzieć, centralne też miejsce miasta i no dobrze by było to w miarę szybko zrobić. No, myślę, porozmawiam. Dobra, to jeśli chodzi o te klomby, to porozmawiam, bo też je widziałem i pewnie za chwilę wejdą dziewczyny, bo jakby kluczową rzeczą było dla mnie przygotowanie stawu granatorskiego, ale faktycznie te klomby na Armii Krajowej też trzeba by wykończyć. Jeśli chodzi o miejsca związane niebezpieczne w mieście, na szczęście aż tak niebezpieczne one nie są, tam po prostu gromadzi się młodzież i bałagani. Są punkty, gdzie nie ma kamer, ale nie da się, słuchajcie, tych kamer nastawiać, bo też oszalejemy, bo one się psują, je trzeba wymieniać, czas na oglądanie. Natomiast to było to poruszone, natomiast jakby w ramach tej pracy street workingowej, jakby to sformułować, żeby wszyscy byli szczęśliwi, koordynujemy działania miasta z naszym komisariatem policji. O tak to najprecyzyjniej nazwę i myślę sobie, że ta współpraca, ona się robi coraz lepsza. No, też wiemy, że siły środków nie ma policja, tak, żeby sobie jasno powiedzieć, bo w tej chwili te etaty na naszym komisariacie chyba, nie wiem, czy w połowie są wypełnione. I stąd ta współpraca chyba jest tak bardzo potrzebna, nie? Ale te miejsca, gdzie się gromadzi młodzież albo osoby, które spożywają alkohol i jest nieprzyjemnie, może tak mówią, a nie niebezpiecznie, no to monitorujemy i jeżeli zajdzie potrzeba, to nawet kamerę wstawimy, jak tam naprawdę zacznie się problem, nie? Albo przestawimy. No słuchajcie, to jakby wypracowujemy pewien model, bo myślę sobie, że chyba nigdy nie było tak bezpiecznie w mieście i spokojnie. Ja pamiętam 10 czy 15 lat temu Park Miejski był miejscem, gdzie po zmroku nikt nie chodził, oprócz tych odważnych albo na wspomagaczach, tak? A w tej chwili można spokojnie przejść w nocy i nie ma strachu. No to taka moja obserwacja. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że więcej pytań do pana burmistrza nie ma w tym temacie. Dziękuję za przedstawienie informacji. Przechodzimy do dalszej części naszej dzisiejszej sesji. Kolejny punkt to jest piąty. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej miasta Górowo i Ławeckie. Ten temat był omawiany na naszych komisjach. Pan Adam Ciosek, nasz tutaj podinspektor odpowiadający za sprawy PEPOSZ, a prywatnie również komendant naszej straży OSP, przedstawił nam taką informację. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie coś powiedzieć? To ja.
Bardzo proszę, pan burmistrz się zgłasza. To jest okazja, zawsze parę osób ogląda sesję. Ja chcę powiedzieć, że tak, demografia i rynek pracy powoduje, że naszych strażaków jest coraz mniej, ale i też mają coraz mniejszą swobodę, ponieważ praktycznie wszyscy pracują. I w związku z tym podjęliśmy decyzję, tak jak parę lat temu zaczęliśmy robić masowo prawo jazdy, żeby nie zabrakło nam kierowców, a w tej chwili podjęliśmy decyzję z panem Adamem Cioskiem w porozumieniu z komendantem Straży Pożarnej Powiatowym, że robimy kurs podstawowy dla strażaków na terenie miasta. Sam osobiście się zgłosiłem, żeby dawać dobry przykład. Namówiłem sporo osób. Sam się zgłosił radny Łukasz Rochuń, który będzie uczestniczył w tym kursie. Zgłosił się także Daniel Ferdycz, dyrektor DPS-u w Worynach, pan Piotr Baczewski, prezes Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, bo musimy opierać tą straż o osoby, które pracują w mieście i które chciałyby służyć temu miastu, i stąd apeluję, żeby jak najwięcej osób, którym bezpieczeństwo leży na duszy, zgłosiło się na ten kurs. Ja nie mówię, że będzie łatwo, ale na pewno będzie ciekawie. Zapraszam. Dziękuję. Ja tylko tutaj dopowiem do tego, że nasza Straż Dzielna Ochotnicza funkcjonuje w oparciu głównie o środki pochodzące z budżetu miasta i na ten cel miasto nasze przeznacza prawie 100 tysięcy na utrzymanie Straży Pożarnej. Dodatkowo jeszcze tutaj udało się pozyskać dla pana Adama Cioska ponad prawie 14 tysięcy, 6 tysięcy z Krajowego Systemu Gaśniczego i 1% z naszych PIT-ów, prawie 3 tysiące z tego programu i z programu COVID 5 tysięcy. Także tutaj nasza straż jest, tak jak powiadam, w największej części, prawie 100 tysięcy, jest sponsorowana z budżetu miasta do tego, żeby być bezpiecznie. Tutaj tak mamy informację, że ochotników naszych jest 22 osoby i to, co powiedział pan burmistrz, będzie się zwiększała o kolejne osoby. To jest informacja do przyjęcia. Ten temat był przedyskutowany na naszych sesjach, na naszych komisjach. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, teraz do naszych uchwał. Pierwszą uchwałą, która jest na dzisiejszą sesję, to jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035. Ten temat również był na naszych komisjach przedyskutowany. Na każdej komisji była pani skarbnik, która przedstawiała tą wieloletnią prognozę. I teraz bardzo pokrótce, bardzo proszę panią skarbnik Edytę Jarmoluk o taką prezentację. Witam wszystkich serdecznie. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035. Kwota dochodów została zwiększona o 762 545,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 677 755,92 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 84 790 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 25 maja. Kwota wydatków została zwiększona o 589 602 zł. 92 grosze, z czego wydatki bieżące wzrosły o 927 102 zł 92 grosze, a wydatki majątkowe zmalały o 337 500 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 2 140 961 zł. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Przebudowy ulicy Słowackiego i drogi wewnętrznej ulicy Generała Bema w ramach przebudowy dróg publicznych w Górowie i Ławeckim oraz termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 4 w Górowie i Ławeckim. Zmiany wieloletniej prognozy na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, jednak nie zniekształciły go na tyle, żebyśmy tego wskaźnika nie spełniali. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych miałby pytania do zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez panią skarbnik? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022-2035, zechce zagłosować. Kto
Czekamy na wyniki. I pani Grażyna Sawicz też jest za, siedząca tutaj u mnie, koło mnie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą, która się bardzo łączy z wcześniejszą, jest uchwała mówiąca o zmianach budżetu miasta na rok 2022. Ten temat również był przedstawiony na komisjach. I jeszcze raz bardzo proszę panią skarbnik o taką syntetyczną informację w tym temacie. Zmiany w budżecie przedstawiają się następująco. Zmniejszamy dochody budżetu miasta o kwotę 101 035 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. I zmniejszamy wydatki budżetu miasta o kwotę 273 978 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Budżet po zmianach wynosi dochody 35 212 072 zł i 92 grosze, z czego dochody bieżące to 21 750 164 zł 92 grosze. Dochody majątkowe to 13 461 908 zł. Wydatki ogółem to 37 353 033 zł 92 grosze. Z tego wydatki bieżące to 22 946 956 zł 92 grosze. Wydatki majątkowe to 14 406 077 zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 140 961 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz przychodami wynikające z rozliczeń środków określonych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych. Zmiany po stronie dochodów dotyczą: dział 600 zmniejsza o kwotę 115 210 zł wartość dofinansowania w ramach programu Polski Ład ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe. Dział 756 zwiększenie o 1600 zł do wysokości planowanego wykonania. Dział 700 zwiększenie o kwotę 1300 zł do wysokości wykonania oraz przesunięcie kwoty z paragrafu 097 na paragraf 2700, co jest zmianą techniczną związaną z wytycznymi z Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Dział 801 zwiększenie o kwotę 10 tysięcy do wysokości planowanych dochodów. Dział 900 zwiększenie o kwotę 1275 zł do wysokości planowanych dochodów. Zmiany po stronie wydatków dotyczą: dział 600 zmniejszenie o kwotę 587 500 zł ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe dotyczące inwestycji przebudowy ulicy Słowackiego i drogi wewnętrznej generała Bema. Dział 700 zwiększenie o 150 tysięcy z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku użytkowego przy ulicy Kościuszki 24. Dział 801 zwiększenie o kwotę 60 tysięcy z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z inwestycją termomodernizacji budynku szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej. Na tą kwotę składa się 50 tysięcy na zabezpieczenie planowanego wydatków związanych z inwestycją termomodernizacji budynku szkoły oraz 10 tysięcy na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę szkolną. Dział 851 zwiększenie o 43 522 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków związanych z realizacją programów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dział 852 zmniejszenie o kwotę 2916 w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I dział 921 zwiększenie o kwotę 60 tysięcy w związku z zabezpieczeniem środków na planowane dni Górowa oraz wynagrodzenia dla trenera Kresowi. Dział 926 przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane ze zleceniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik Edycie Jarmoluk. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie do pani skarbnik? Zgłasza się pan Łukasz Janowicz. Bardzo proszę. Ja dopytam tylko o zakup energii, bo tu wzrosło o 100% widzę ta kwota i czy to jest jakaś nowa umowa podpisana, czy to było niedoszacowane po prostu? Było 17 tysięcy i jest dołożone 17. Zaraz mogę tutaj coś. Przedszkolu. Tam widzę w się to sam. Te 50, w dziale 801 to jest dział oświata i wychowanie. 50 tysięcy, w sumie jest 60 tysięcy zmiana. 50 tysięcy jest na zwiększenie inwestycji, a 10 tysięcy jest
na zakup energii, tak, 17 409 zł to jest na energię i to było niedoszacowane. Bo to samo jest w przypadku mocy, też mamy tylko 10 tysięcy. To nie jest tak, 15 zakup energii. Tak, tak. Czyli niedoszacowanie tak, jest to nowa umowa. Tak, tak, nie, nie, nie. Dziękuję. Dziękuję. Skoro nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w zakresie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze. Pan Rafał już też, tak? Nie dostałem informacji. No jest jakiś problem. Proszę wyrazić. Dziękuję. Pani Grażyna również. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do uchwały dotyczącej sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie. Na naszych komisjach była również pani kierownik, pani Agnieszka Gorzycka i mamy również ją dzisiaj zaproszoną. Czy zechciałaby pani mieszkańcom też tutaj przedstawić informacje ze swojej pracy w 2021 roku? Bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Szczegółowy budżet, wydatki, które ponieśliśmy w 2021 roku, mieli państwo zaprezentowane, mogli państwo się z nimi zapoznać. Jeżeli chodzi o działalność, od czerwca przestajemy realizować świadczenie wychowawcze 500+. To świadczenie przechodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 roku świadczenie na dobry start również przeszło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. U nas były prowadzone takie punkty konsultacyjne, gdzie pracownicy ZUS-u przyjeżdżali, pomagali mieszkańcom wypełnić wnioski. Jeżeli chodzi o taką bieżącą działalność, to w 2021 roku realizowaliśmy system teleopieki. Działał również punkt pomocy psychologicznej. Nie realizowaliśmy żadnych projektów ze względu na pandemię i obostrzenia związane z pandemią. Staraliśmy się być tam, gdzie otrzymywaliśmy sygnały, że jest potrzebna pomoc pracowników MOPS-u. Staraliśmy się również dobrze wykonywać wszystkie nasze działania. Dziękuję bardzo. Szczegółowo jest to wszystko opisane w bardzo precyzyjnym sprawozdaniu z działalności tutaj Miejskiego Ośrodka. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym Wysoka Rada podejmuje uchwałę następującej treści. Uchwała Rady Miasta Góry Wojewódzkiej z dnia 25 maja w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim za rok 2021. Na podstawie stosownych przepisów o pomocy społecznej Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim za rok 2021, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Pani Grażyna Sawicz jest również za. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowe i Ławeckie w roku 2022. Ja przypomnę tylko, że taką samą uchwałę Wysoka Rada podejmowała jakiś czas temu. W ramach nadzoru pan wojewoda ją w dużej części uchylił,
została podjęta w tej chwili jest nowa uchwała. Tutaj w dużej części pan wojewoda zarzucał nam, że nie mamy podpisanej umowy ze schroniskiem, które ewentualnie nasze bezdomne zwierzęta by przyjmowała. W tej chwili jest podpisana taka stosowna umowa z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Mój Dom w Bagienicach Małych. Jest to koło Morąga i tutaj ewentualnie nasze bezdomne zwierzęta byłyby przekazywane. Te również wszystkie poprzednie mankamenty zostały usunięte. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy mamy tutaj nową uchwałę w tym temacie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przeczytam teraz treść uchwały. Uchwały Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie na lata 2022. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie zwierząt Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie w roku 2022, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Taka jest treść dzisiejszej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Sawicz jest również za. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą na dzisiejszą sesję jest Wysoka Rado uchwała dotycząca ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w mieście Górowo i Ławeckie. Taką stosowną uchwałę Wysoka Rada przedyskutowała na naszych komisjach. Ja tylko przypomnę, że ostatnia regulacja opłat cmentarnych, że tak powiem, była w roku 2018 i no to było już 4 lata temu. Koszty bardzo wzrosły, szczególnie jeżeli chodzi o koszty związane z wywózką nieczystości odpadów komunalnych, sprzątania cmentarzy i w związku z powyższym no, są nowe stawki zaproponowane w tej chwili, które będą dotyczyły opłat za korzystanie z cmentarzy. W dużej mierze ten cennik jest zbliżany do właśnie opłat cmentarnych, jakie są na cmentarzu tutaj w naszej sąsiedniej gminie wiejskiej. Generalnie te opłaty są niższe, ale zbliżone do opłat, które są w gminie wiejskiej, w Górowo i Ławeckie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan burmistrz ewentualnie? Dziękuję bardzo. Ten temat był przedyskutowany na komisjach, także wiemy, nad czym głosujemy. Ja tylko przypomnę treść uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w mieście Górowo i Ławeckie. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych uchwala się, co następuje. Uchwala się cennik za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Punkt 3. Traci moc uchwała nr 13/2018 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarzy komunalnych w Górowie i Ławeckim. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak brzmi treść naszej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować.
Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Sawicz również jest za. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą przewidzianą na dzisiejszą sesję jest uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Górowie przy ulicy Moniuszki na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie? Jest to standardowa uchwała. Wiele osób się zgłasza w celu powiększenia swojej działki przyległej. Dzięki temu miasto ma większy podatek, a jednocześnie działka jest w sposób jakiś rozsądny zagospodarowana, nie ma pokrzyw, nieczystości i dobrze to wszystko wygląda. Ja tylko przeczytam taką uchwałę. Jest to uchwała z dnia 25 maja w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Górowie przy ulicy Moniuszki. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej o powierzchni 87 m2 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej przy ulicy Moniuszki. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna nasza uchwała jest bardzo podobna do wcześniejszej. Wcześniejszej również dotyczy sprzedania działki w trybie bezprzetargowym na rzecz tutaj właściciela przyległej działki. Jest to działka przy ulicy Kościuszki tym razem. Tutaj jest podobna. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Górowo i Ławeckie o powierzchni 393 m2 przy ulicy Kościuszki na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej. Jest to działka w okolicach byłej starej kuźni przy wodospadzie. To jest tutaj. To jest na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowa i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń miasta Górowa i Ławeckie. Czy ktoś z Państwa? Tak? Tu chodzi o ten cały teren do rzeczki. Bardziej tu w prawo. Panie Edwardzie. Jest teren, proszę głośnik tutaj, okay. Mikrofon. Jest to działka po byłej kuźni z boku, przyległa bezpośrednio do właścicieli budynku obecnie mieszkalnego dawnego zakładu energetycznego. Na długości i bodajże tak w tej chwili, tak powiem mniej więcej, 7 metrów może tej działeczki. W stronę wodospadu, w stronę rzeczki z tej strony, tak. Dziękuję bardzo. Doprecyzowane to już jest teraz bardzo szczegółowe. Kto z pań i panów radnych za podjęciem jest takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Pani Grażyna podpowiada mi na ucho, że też jest za. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna nasza uchwała na dzisiejszą sesję dotyczy przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030. Każda szanująca się gmina ma taką strategię rozwoju. My mamy tutaj do roku 2030. Tematy te były omawiane na naszych komisjach. Czy ktoś z Państwa miałby jakieś tematy? Ewentualnie Pan Burmistrz, jak tutaj strategia nasza będzie się rozwijała w nasze miasto do 30 roku? No jest to jeden z najważniejszych dokumentów obok Statutu Miasta, który możemy przyjąć. On tak naprawdę kierunki rozwoju i inwestycji. Ja przypomnę, że pracowaliśmy nad tą strategią około roku wspólnie. Były konsultacje społeczne, w których mogli brać udział mieszkańcy, również Wysoka Rada. Tak naprawdę do tej strategii wpisaliśmy wszystkie, wydaje nam się wszystkie, robiliśmy to wspólnie, możliwe do wymyślenia inwestycje, które chcielibyśmy zrobić. Po wstępnym liczeniu
to potrzebujemy na to, żeby zrobić w mieście, no taki wyobrażalnie wszystko, około 100 milionów złotych. No i myślę sobie, że jak już spisaliśmy wszystko, co możemy zrobić, to trzeba to robić. Tak na bieżąco, tak ta strategia pozwoli nam skutecznie pozyskać środki, które już w tej chwili, no, możemy powiedzieć, że mamy zagwarantowane na remont przedszkola i remont budynku gimnazjum. Czyli dwa ostatnie publiczne budynki w mieście, które trzeba poddać tak istotnemu remontowi. Mamy jeszcze budynek tam, gdzie mieści się ośrodek pomocy społecznej, ale to jest budynek wspólnoty, więc jakby tam trochę inaczej trzeba będzie to kiedyś remontować. Natomiast te dwa budynki, jak zrobimy, zakończymy gimnazjum, zakończymy szkołę podstawową, to tak naprawdę będą dwa ostatnie publiczne, duże budynki, które są w użytkowaniu i które trzeba zrobić i będzie można potem powoli sobie myśleć o, no, do tego drogi, kanalizacja deszczowa. Także myślę sobie, przez następne 20 lat będzie co robić. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie odczytać uchwałę w tej sprawie. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030 na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Przyjmuje się strategię rozwoju społeczno-gospodarczego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie do roku 2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Czy pan radny Bachanowicz jest przygotowany ewentualnie w tych dwóch tematach? Panie przewodniczący, jak zawsze. Tak, dziękuję. Dziękuję za czujność. Kolejne dwa tematy będą dotyczyły wniosków złożonych przez mieszkańców. Pierwszy wniosek dotyczy wyłączania lamp. Jest to wniosek jednego z naszych mieszkańców, który jest zatroskany, żeby tutaj troszeczkę prądu i pieniędzy zaoszczędzić. I bardzo proszę pana radnego Kamila Bachanowicza o przedstawienie tego tematu. Jest przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i tamten wniosek był rozpatrywany. Bardzo proszę. A więc tak, w dniu 6 kwietnia wpłynął wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 4 kwietnia 2022 roku złożony przez pana Nataniela Macieja Gnatka w sprawie propozycji ograniczenia czasu funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Wnioskodawca proponuje, aby włączać lampy oświetleniowe 45 minut po astronomicznym zachodzie słońca i wyłączać o godzinie 1 w nocy. Propozycja ta podyktowana jest uzasadnionymi doniesieniami o drastycznym wzroście kosztów wynikających m.in. z wprowadzonych sankcji polityczno-gospodarczych na kraje ościenne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 kwietnia po zapoznaniu się z wnioskiem postanowiła skierować pismo do burmistrza miasta z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z odpowiedzią burmistrza miasta Górowo i Ławeckie, komisja na kolejnym posiedzeniu w dniu 20 maja 2022 roku postanowiła negatywnie przychylić się do wniosku z uwagi na to, że większość lamp na terenie miasta stanowią lampy typu LED, a stare oprawy oświetleniowe są sukcesywnie wymieniane na lampy energooszczędne. Lampy sterowane są przez zegary astronomiczne oraz silniki zmierzchu w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Komisja uwzględniła również stanowisko burmistrza miasta, że należy mieć na względzie bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno pasa drogowego, ciągów pieszo-rowerowych, czy na przykład terenu parku miejskiego. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie wniosku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze w tym temacie jakieś pytania, uzupełnienia? Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Ja w tym temacie lamp się dopytam po raz kolejny, a w tym roku gdzie będziemy montowali lampy LED-owe? Dopytywałem się na komisji, pan burmistrz powiedział, że jest plan, tylko nie wiem gdzie te lampy będą umieszczane i w jakim czasie mniej więcej. Tu wam nie odpowiem jakby precyzyjnie, szanowni państwo. Dlatego, że ten budżet, który jest w dyspozycji, no tak de facto, jeśli to jest budżet na naprawę i wymianę, tak? I w pierwszym rzędzie będziemy wymieniali tam, gdzie się zepsują.
No nie dam rady przewidzieć, gdzie się zepsują. Natomiast jak zostanie coś nam, powiedzmy, pod koniec roku, to wtedy pomyślimy, gdzie wydać te pieniądze tak, żeby te lampy wymienić sukcesywnie. Pewnie wymienimy tam, gdzie mamy te oprawy najbardziej energożerne, powiedzmy to w ten sposób kolokwialnie. A tu jak najbardziej się orientuje w tym temacie pan Adam Ciosek, który zajmuje się tyle lat. Ewentualnie tam, gdzie wniosek był złożony. Będziemy negocjować. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Ja rozumiem tutaj zatroskanego mieszkańca naszego miasta, który tutaj no, widziałby jakieś oszczędności, ale tak jak było powiedziane, rzeczywiście te lampy są energooszczędne, mając w dużej mierze bezpieczeństwo również tutaj mieszkańców. No te lampy póki co nie będą wyłączane. I w związku z powyższym jest w tym temacie uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 kwietnia 2022 roku dotyczące wyłączania lamp oświetleniowych na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 4 kwietnia 2022 roku przez mieszkańca miasta w sprawie dotyczących wyłączenia lamp oświetleniowych postanawia nie uwzględnić wniosku z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszego pisma stronie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy rozpatrzenia wniosku w sprawie remontu ulicy Podleśnej. Wpłynęła do miasta wniosek podpisany przez kilkanaście osób, głównie ze strony właśnie Dębów, Paryżek, Sigań, z tamtej strony, dotyczący ulicy Podleśnej. Ulica Podleśna to jest ta, która biegnie przy naszym osiedlu Bema w stronę lasu. Wiemy, jak ona wygląda, ta droga, jak to wszystko wygląda. Wniosek ten również trafił do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Teraz proszę bardzo pana przewodniczącego Kamila Bachanowicza o przedstawienie tego wniosku. A więc tak, w dniu 6 kwietnia wpłynęła petycja do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 1 marca 2022 roku. Złożono w imieniu mieszkańców miejscowości Dęby, Orscy, Paryżki oraz Sydajny przez pana Waldemara Barana. Petycja dotyczy remontu nawierzchni pobocznej ulicy Podleśnej w Górowie Ławeckiej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 kwietnia, po zapoznaniu się z petycją, postanowiła skierować pismo do burmistrza miasta z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi pan burmistrz miasta Górowie Ławeckiej poinformował, że część ulicy Podleśnej będąca własnością gminy miejskiej jest corocznie kilkukrotnie naprawiana przy użyciu masy asfaltowej na zimno oraz że w budżecie gminy miejskiej na 2022 rok nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji polegającej na kapitalnym remoncie ulicy Podleśnej. W związku z powyższym komisja na kolejnym posiedzeniu w dniu 20 maja postanowiła uwzględnić wniosek mieszkańców i procedować go jako wniosek budżetowy na 2023 rok. W związku z powyższym komisja podjęła jednogłośnie decyzję i wnioskuje do Rady Miasta o skierowanie wniosku jako wniosku budżetowego na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopytam pana Edwarda. Panie Edwardzie, jakiej długości jest ta ulica Podleśna? Bo ona tak się kończy, zaczyna się na krzyżówce, że tak powiem, przy ulicy Bema. Około kilometra. Dziękuję bardzo. Około kilometra jest tej ulicy. Tak jak było słychać w uzasadnieniu, wniosek ten będzie, petycja jest jak najbardziej słuszna przez mieszkańców. My również zauważamy no, duże braki i niedoskonałości tej drogi, tak delikatnie mówiąc. Będzie to wnioskiem jako wniosek budżetowy do rozpatrzenia w miesiącu wrześniu, bo w tej chwili no, nie mamy środków zabezpieczonych na gruntowny remont. Zgłasza się pan Czesław Antonowicz, mieszkaniec tej ulicy. Szanowni Państwo, ja mogę się przyłączyć do wniosku mieszkańców, no, nie Górowa, tylko mieszkańców gmin wiejskiej, Orsy, Dęby, Sygajny i Paryżki. Cały ten odcinek drogi jest faktycznie fatalny, bo tam jest
jak ktoś tam był, kiedykolwiek jechał, czy szedł, to widać, że to jest skandaliczny w stanie ta droga. Tylko ja chciałbym nawiązać do odcinka, który należy akurat do gminy miejskiej, czyli do miasta, do nas. Pomimo łatania tego odcinka, ona i tak jest w bardzo złym stanie, nie, ten odcinek. Ja mam tylko taką nadzieję, że może nie będziemy musieli czekać do roku budżetowego 2023. Może się znajdą jakieś wolne środki jeszcze przy okazji remontu ulicy Przemysłowej. Maszyny już byłyby na miejscu, także moim zdaniem byłoby to trochę łatwiej. Nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Edward komentuje, udzielę odpowiedzi. Proszę bardzo tutaj. Może, oczywiście. Szanowni Państwo, to jest naprawdę potężne wyzwanie. Taki odcinek drogi to jest kilka milionów złotych na dzień dzisiejszy. Ta droga nie wymaga tylko położenia, nie wiem, nawierzchni asfaltowej, ale ta droga wymaga po prostu również wymiany podbudowy. Stąd powiedzmy, no, uważam, że niezasadnym byłoby kładzenie, powiedzmy, chociażby nawierzchni samej tylko asfaltowej. Dziękuję. Panie Zbacie, oczywiście ja się z tym zgadzam, tylko ja nie mówię o całym odcinku, który należy akurat do miasta, tylko ja wnioskowo, chociaż do wiatru na temat to dosłownie 100 metrów. Ale rzeczywiście teraz to już jest całkiem inna rozmowa i to jest możliwe, powiedzmy, no wykonanie nakładki tylko możliwe, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, prawda, bo jeszcze jest w fazie projektowania ulica Przemysłowa i ulica Armii Krajowej. Nie śpieszymy się z uwagi na to, że został termin przesunięty, to co powiedziałem, do 18 sierpnia, o ile dobrze pamiętam. Dziękuję. Dziękuję. Zgłasza się pan burmistrz i pan radny Chorak jeszcze. Może pan radny pierwszy. Pan Chorak. Taka prośba z uwagi na stan właśnie ulicy Podleśnej. Może warto by było wprowadzić z uwagi na to, że inwestujemy i ta droga jest tak wyeksploatowana, regulacje ruchu na temat tonażu z uwagi na to, że tam poruszają się pływami, ta droga jest niszczona nie przez pojazdy osobowe, które poruszają się z ulicy Bema bądź mieszkańców gminy wiejskiej, tylko pojazdy ciężarowe, które w większości, że tak powiem, wywożą drzewo z lasu. I tutaj moim zdaniem warto by było pochylić się, złożę to nawet jako wniosek w tym momencie o regulacje dotyczące tonażu tego odcinka drogi na terenie miasta. Dziękuję. Okay. Pan burmistrz też w tym temacie. Woli podsumowania, tak? W odmieniu ze mną i z pracownikami urzędu, no de facto z panem Edwardem, komisja kieruje to jako wniosek budżetowy, bo tak to powinno być, to jest droga inwestycja. No i tak jak zawsze robimy to, przygotowując budżet nowy, wszystkie wnioski budżetowe na stół i będziemy decydowali, co będziemy robić. No, bo też nie chciałbym, żeby wnioskodawcy odnieśli wrażenie, że sprawa jest załatwiona. To jest jakby półmetek, tak? Wniosek będzie złożony i będziemy musieli rozstrzygać, tak? Czy robić Podleśną, czy robić Lizbarską, czy robić jakąś inną ulicę. Jak widzicie, staramy się robić te ulice najważniejsze. Ja przypomnę, że dofinansowanie będziemy ogłaszali przetarg na ulicę Przemysłową. I panie Wadzie, i na odcinek Armii Krajowej ten brukowany i to nam zepnie pewną część komunikacyjną naszego miasta. Bardzo dziwną sytuację mamy, jeśli chodzi o odcinek drogi od skrzyżowania Armii Krajowej do ulicy Bema, czyli ten na który mieszkańcy narzekają. Ja wiem, że przeszkadzają państwu te uskoki, które są. Doszliśmy do porozumienia ze starostwem powiatowym o współfinansowaniu tej inwestycji. Jako miasto pokryliśmy częściowo koszty przygotowania projektu. Został stworzony bardzo dobry wniosek, który był bardzo wysoko oceniony i ta droga znajduje się na liście do dofinansowania z dofinansowaniem o wysokości 60%. Tylko pierwszy raz w historii zdarzyła się sytuacja taka, a różne wnioski składałem o dofinansowanie, że przyznano mi 60% dofinansowania o wartości zero. Tam jest na dole taka gwiazdka, którą w pierwszej chwili mi umknęła, więc naprawdę się ucieszyłem, że dopiero jak się pojawią dodatkowe pieniądze albo coś tam, tak w skrócie. Przepraszam, że ja kolokwialnie mówię, ale dokładnie tak to odebrałem. Słyszymy optymistyczne informacje o tym, że fundusz odbudowy odblokowuje się w Brukseli i tak intuicyjnie wydaje mi się, że to będą te pieniądze i może wtedy dosypią do funduszu dróg samorządowych i znajdą się pieniądze na remont tej drogi.
Ale jak już mówiłem, to jest bardzo dobrze przygotowany projekt, to jest bardzo dobra współpraca ze starostwem powiatowym w Bartoszycach i jeżeli nie uda się z tego funduszu, to od razu będziemy starali się, żeby został złożony ten wniosek jeszcze raz w przyszłym roku. Bo jeżeli ten odcinek udało nam się zrobić, to on by zapinał właściwie komunikacyjnie najważniejsze drogi w mieście. Także no, staramy się. Ja myślę, że przyjdzie kiedyś czas i na Podleśną, nie? Ale to Wysoka Rada będzie decydowała tak naprawdę we współpracy z nami o kolejności remontu dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj też rozumiem pana Czesława Antonowicza. Tutaj ten odcinek drogi na Bema, tu rzeczywiście jakby ta ulica Przymusowa była robiona i tam się pomylił operator walca drogowego. Gdyby tam rozwalcował te 100 metrów dalej, to byłoby fajny dojazd na ulicę Bema. Ale wracamy teraz do ulicy Podleśnej. W tym temacie mamy uchwałę. Pozwolę sobie odczytać. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 maja w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie remontu ulicy Podleśnej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o kodeks postępowania administracyjnego Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu podania złożonego w dniu 1 marca 2022 roku przez mieszkańców miejscowości Dęby, Orsy, Paryżki i Sigajny w sprawie remontu ulicy Podleśnej w związku z niezabezpieczeniem w budżecie gminy miejskiej Górowo-Iłowieckie na rok 2022 środków finansowych na realizację inwestycji podlegającej na kapitalnym remoncie ulicy Podleśnej postanawia się dalej procedować wniosek jako wniosek budżetowy na rok 2023. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Górowo-Iławeckie do doręczenia niniejszego pisma stronie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Tutaj również pani Grażyna Sawicz jest za. Wniosek przeszedł jednogłośnie. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawy złożonego wniosku mieszkańca z Polski, który wnioskuje o zmianę ulicy Kaliningradzkiej. Bardzo proszę. W dniu 11 kwietnia wpłynął wniosek do Burmistrza Miasta o zmianę nazwy ulicy Kaliningradzkiej. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi oraz adres. Wniosek nie posiada żadnych z powyższych danych, ani nawet nie jest podpisany przez wnioskodawcę. W związku z brakami formalnymi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła pozostawić go bez rozpatrzenia i wnioskuje do Rady Miasta o nieuwzględnienie podania osoby wnioskującej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wrócę do tego, o czym mówiliśmy na samym początku Rady. Ten wniosek akurat mieszkańca dzisiaj załatwiamy, ale wniosek dotyczący zmiany ulicy Kaliningradzkiej będzie procedowany na najbliższej sesji i tu już będą podjęte, myślę, już ostateczne decyzje dotyczące tej ulicy i temat ten będzie załatwiony. Chodzi o zmianę tutaj właśnie ulic, które się łączą, kojarzą z Rosją, która jest w tej chwili w stanie wojny z Ukrainą, wypowiedziane nieprawnie, tak? Bardzo proszę. Pan burmistrz. Takie dwa słowa. Na tym świecie już trochę lat żyję i za mojego życia tych ulic się nazmieniało, więc to tak nawiązując odpowiedzi radnego Kamila Bachanowicza, trzeba procedować z jednej strony zgodnie z kodeksem, ale tu w tym wypadku no, mówimy o historii, mówimy o symbolice, mówimy o emocjach i mówimy o nazwach ulic. I lepiej to dłużej procedować i dłużej się zastanawiać, niż robić to pochopnie i potem znowu zmieniać, albo żeby budziły się kontrowersje w społeczeństwie. Nie? Ja myślę, że zupełnie spokojnie trzeba podchodzić, bo tych nazw szkół, które się pozmieniały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a jak patrzeć, to niektóre szkoły to już mają piąte imię, przynajmniej jedna ze szkół, w których pracowałem, to już ma trzecie. Także tutaj naprawdę trzeba zachować spokój. Ja też dziękuję Radzie za podejście uważone do wniosku, który spłynął z internetu, bo jego forma była w mojej ocenie trochę niestosowna. Nie tylko, że niezgodna z procedurą, ale taka nasycona negatywnymi emocjami.
to my jako społeczność miasta Górowa będziemy decydowali, jak się nasze ulice nazywają, a niekoniecznie wnioskodawcy z zewnątrz, ale oczywiście nad każdym wnioskiem się pochylimy. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Kamil Wachanowicz. Ja muszę tylko poinformować, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na ostatnim swoim posiedzeniu wyszła z inicjatywą i przedstawiła projekt uchwały w związku ze zmianą ulicy Kaliningradzkiej. I tutaj mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miasta ten projekt uchwały będzie procedowany. Wcześniej poprzez przejdzie przez wszystkie komisje. Dziękuję. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do podjęcia uchwały w tym temacie, ale dotyczącym właśnie tego wniosku, który spłynął z Polski w sprawie zmiany tej ulicy. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11 kwietnia w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Rada Miasta uchwala, co następuje. Pozostawia się bez rozpatrzenia wniosek złożony w dniu 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany ulicy Kaliningradzkiej z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały w tym temacie, proszę o zagłosowanie. Za. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy, Wysoka Rado, już do ostatniej dzisiejszej naszej uchwały. Uchwała dotyczy uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta Górowo i Ławeckie. W związku z wygaśnięciem mandatu, rezygnacją pana radnego Złotuchy, odbyły się wybory uzupełniające, które tutaj właśnie dzięki temu jest z nami pan radny Narkiewicz. I pan radny Narkiewicz wnioskował o dopisanie go do komisji rewizyjnej, wyraża chęć pracy w tej komisji. Również tutaj ten temat był poruszony na naszych komisjach i z tego co wiem, jednogłośnie tutaj składy, opinia była taka o włączeniu pana radnego do tych komisji, do komisji rewizyjnej. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tym temacie? Nie ma, postaram, odczytam zatem uchwałę. Rada Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej powołuje się radnego Rafała Adama Narkiewicza. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dla pana radnego życzymy owocnej pracy i tyle w tym temacie, tak? W związku z powyższym, że przeszliśmy już wszystkie nasze uchwały przewidziane na dzień dzisiejszy, zostaje nam tutaj duży punkt sprawy różne i rozpoczynam go. Pani radna Grażyna Sawicz się zgrzała. Bardzo proszę. O wieżę przy ulicy Wojska Polskiego, bo ona została zabezpieczona i bardzo dobrze. Natomiast czy jest wiadomo, czy kolej ma jakieś tam już kroki, będzie poczyniała, czy będzie naprawa, czy rozbiórka tej wieży, bo mieszkańcy pytają. Dziękuję. Już odpowiem. Tam postępująca dewastacja tej wieży, a to jest, tak jak tu pani radna wspomniała, to jest wieża, która jest dalej własnością jednej z wielu spółek PKP. Próbowaliśmy kontaktować się z przedstawicielami. Ten kontakt zawsze jest trudny.
jak sami wiecie, dotyczy to również sprzątaniu przy, w okolicach dworca. Tu już po prostu poprosiłem panią Katarzynę, żeby normalnie wszczęła kroki prawne, jeśli chodzi o bałagan na terenie PKP, skoro nie da się polubownie. I tu dokładnie w tym samym, dokładnie z tego samego powodu po prostu zawiadomiliśmy nadzór budowlany i tu bardzo szybkie kroki są czynione wtedy. Również zawiadomiliśmy nadzór budowlany na temat budynku. Proszę? Obrońców pokoju 9. Tam po prostu odspaja się praktycznie część ściany budynku i dach grodzi z zawaleniem. Tam koło domu świętej pamięci babci Wilkowej. I tam też kontaktowaliśmy się z właścicielem, bo to nie chodzi o to, żeby od razu donosić, ale w związku z brakiem reakcji też zawiadomiliśmy nadzór, no bo nie ma innego wyjścia, nie? Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Chorak się zgłasza. Ja wspominałem wcześniej na komisji, jednakże teraz też na sesji chciałbym ewentualnie pana Edwarda, wtedy nie było pana Edwarda. Chciałbym zapytać się o możliwość ewentualnie wykorzystania trylinki, która jest teraz rozbierana na ulicy Słowackiego, celem wyłożenia, utwierdzenia do takiego parkingu przy posesjach 32 i 34 na ulicy Mickiewicza. Wcześniej tam wspominałem o tych parkingach, tam z uwagi na to, no teraz jest w miarę okej, ale jeżeli chodzi o okres taki jesienny, zimowy, no tam jest po prostu błoto. To muszę wyjaśnić. Już tam nie posiadamy żadnego projektu, a jest obawa, bo byłem tam, oglądałem, tam biegnie chodnik, prawda? Więc myślę, że do budynku 36 od 32, więc takie coś, to uważam, że należałoby wykonać jakikolwiek projekt budowlany, dopiero wówczas byśmy mogli rozmawiać, bo ktoś go musi zatwierdzić, tak? Czyli jakieś wjazdy na ten parking, przejazdy, zabezpieczenia, więc no ale to też by wymagało niestety, ale no dość poważnych pieniędzy, prawda? Bo to trzeba by było wykorytować, okrawężnikować i wykładać. No nie wiem, czy po prostu by się nawet opłacało. Trudno mi jest mówić w tej chwili, nie posiadając panie po prostu... Panie Edwardzie, te 32, 34, bo pan mówi o chodniku, to tam ten chodnik jest fizycznie poza obrębem tego przykładowego parkingu. No tak, bo on idzie przy żywopłocie i przed żywopłotem, żeby utwardzić tą nawierzchnię. O to mi chodzi, które jest pomiędzy żywopłotem, a kwestia drogą. I... A w stronę budynku 36? 32, 34, to jest na zakręcie budynku. 34 to ja wiem, kto jest państwa Boruszewskich. 32 i 32A, tak? Nie mówimy chyba o tym. No to 34 jest Boruszewski, na pewno. Ale to są te. To są te budyneczki nadleśnictwa. Tutaj na zakręcie. Przepraszam, to ja źle zrozumiałem i o innych budynkach w tej chwili rozmawiamy. A tam. Tam chodzi tylko o utwardzenie, bo to jest kawałek gruntu, gdzie no, trzeba by było tą trylinkę ewentualnie włożyć. Tam jest, mi się wydaje, że około 20 metrów maksymalnie. Nie, to jest taka możliwość. No, pewnie no żeby wykorzystanie było tej trylinki, nie żeby dużo nowej kostce, tylko że tam utwardzi, żeby po prostu mieszkańcy mogli gdzieś swoje te pojazdy zatrzymać. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z tego co wiem, już tutaj pan Edward ma plany pewnie na zagospodarowanie tej trylinki. Ta droga jest, ma trochę tych metrów kwadratowych, więc tutaj przełożenie trylinki na drugą stronę i jak najbardziej może być korzystana. Bardzo proszę, pan radny Markiewicz, tak? Bardzo proszę. Ja do pana Edwarda może w tym samym temacie. Tam na Kościuszki, wspólnota 36, tam rozmawialiśmy właśnie o utwardzeniu tego miejsca. Tak. Jest szansa na wykorzystanie tej kostki? Na wykorzystanie oczywiście. Na wykorzystanie tak. Tak, czyli jest szansa, żeby to zrobić. Ale żeby zrobić, to mówię zawsze. No muszą być na to pieniążki. Proszę państwa. My jako miasto naprawdę posiadamy no, kilka osób tylko, które utrzymują prawda, zazwyczaj czystość i takie naprawy typu kanalizacja deszczowa, koszenie, więc ludzi do tego nie posiadamy, więc to trzeba po prostu zlecić jakiejś firmie. Jeżeli takowa się znajdzie, no możliwości są zawsze, zależy od pieniędzy. Jeżeli będą pieniążki, ja nie widzę żadnych problemów, a trylinki jest dość dużo, ją wykorzystamy i też zamierzamy wykorzystać na powiedzmy utwardzenie takie może tymczasowe drogi ulicy tej nieutwardzonej Nowowiejskiego. Nowe po prostu budownictwo w tej chwili. Tam na dół, tam, tak. Byłem tam na interwencji też właśnie, tu jest z panem Debarzem tak, również, ale, tak. No mówię, materiał na pewno zostanie. Dobra, jest taka możliwość.
chciałem uporządkować dyskusję tradycyjnie. Materiał jest, bo tej treningi nie rozdajemy. Na dzień dzisiejszy te destynacje, o których pan Edward powiedział, obiecaliśmy też Strelinkę dla zespołu szkół, ja potocznie mówiąc polskiego liceum, bo pani dyrektor prosiła, że chciałaby wyłożyć tam część tego placu, defilat, czy jak to tam się nazywa. A w związku z tym, że jest lista życzeń, to ja myślę sobie, spróbujemy część tej Strelinki po prostu zmagazynować, bo to znowu, jeżeli będziemy myśleli o firmie i o większych robotach, to trzeba to wrzucić w budżet, czyli wnioski budżetowe, tak? I kwestia wielkości i być może będzie tak, że będziemy debatowali w listopadzie na temat inwestycji wpisywanych do budżetu, gdzie z powierzonego materiału byśmy zlecali firmom wykonywanie zadań. Nie? To do rozważenia, bo tu się pojawia kilka propozycji, to przedyskutujemy je, no może nie na sesji, tak, bo to jakby robocza sprawa jest. Dziękuję. Pan radny Łukianowicz jeszcze się zgłaszał, tak? Bardzo proszę, następny pan radny Szlejer. Parę słów w imieniu rodziców dzieci przedszkolnych. No nie wiem, to chyba wypadałoby poprosić może panią dyrektor, żeby w uroczystościach tych, które się odbywają w przedszkolu, mogli uczestniczyć też rodzice. Bo z tego co wiem, no nie mogą uczestniczyć, tych dalej tam jest COVID podobnież i odbywać się będzie dzień rodziny na przykład. Normalnie dzieci będą razem biegały, a tutaj dalej jest COVID. Tak jakoś to słabo wygląda. Jakby można było coś zmienić w tej sprawie, może od czerwca, czy nie wiem, po wakacjach, żeby... Korzystając z tego, że pani Alina Wierzbowska jest pracownikiem przedszkola, może od razu w tym temacie. Panie radne, odpowiadam na to pytanie. Na początku roku szkolnego planujemy działania w przedszkolu. Ze względu na pandemię, obostrzenia sanitarne i tak dalej, zaplanowałyśmy, Rada Pedagogiczna Przedszkola zaplanowała, że wszelkie uroczystości z udziałem osób z zewnątrz no, będą niemożliwe, tak? Dzięki temu przepracowałyśmy cały rok, przedszkole nie było zamknięte, dzieci mogły uczestniczyć, bo naprawdę było to wszystko zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Zdecydowałyśmy w styczniu, że no niestety jeszcze pandemia trwała, że ten rok szkolny dokończymy w takiej formie, w jakiej rozpoczęliśmy. Więc od września, jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli będziemy mogli, na pewno takie uroczystości będą robione. Jeszcze chcę nadmienić, że nigdy nie było organizowane, co najmniej od 13 lat, dni mamy. To były dni rodziny i teraz, żeby zorganizować dni rodziny, to niestety potrzebne są fundusze i potrzebni są animatorzy czy jacyś ludzie, którzy to poprowadzą, tak, te dni rodziny. W tak szybkim terminie miesiąca, dwóch nie da rady tego zrobić. Po prostu mieliśmy przykład z wycieczką, którą organizowaliśmy i musieliśmy zorganizować tą wycieczkę po prostu z dnia na dzień, bo akurat tylko autokary mieliśmy w tym dniu wolne. Więc jeżeli nie będzie żadnych obostrzeń, żadna jakaś inna pandemia nas nie dopadnie, na pewno od września będzie wszystko realizowane tak, jak dotychczas było. Dziękuję. A ja jeszcze tylko uzupełnię, że Dni Rodziny organizujemy we współpracy z Ośrodkiem Kultury. Plakaty są chyba już wywieszone na mieście, jest to też na Facebooku, na stronach internetowych. Jakby tu też przedszkolaki z rodzicami biorą udział w zorganizowanych przez nas zajęciach. Bardzo fajnie się sprawdził udział przedszkolnych grup na biegu ślimaka, tak na stadionie. A ja myślę, że pani radna udzieliła wyczerpujących informacji. Jakby najwyższą władzą w przedszkolu jest Rada Pedagogiczna. Nie będziemy dyskutowali. Jest rozwiązanie, które się sprawdziło, a od nowego roku szkolnego myślę, że już będzie przedszkole zupełnie normalnie otwarte w normalnym trybie. Ja z tego co wiem, Rada Pedagogiczna zawsze też chyba zasięga opinii Rady Rodziców, prawda? Tak, też. Proszę bardzo, pan radny Szlejer. Ja do pana Edwarda. Panie Edwardzie, jak w tej prezencji mijają dni, miesiące, mija czas. Co to jest bardzo pytanie. Mówiłem to na ostatniej sesji. Minął miesiąc, teraz minie lato i załada to śnieg.
Będzie łatana, jest przewidziana do łatania, jak tylko będą siły środki, to pójdą panowie, przełatają. To, bo mieszkańcy się postaram nie się jak najszybciej. Nie? Nie, absolutnie rozumiem. Tylko trochę jest tak, że mamy jakby dwie rzeczy związane z łataniem, być może warto to powiedzieć. Po pierwsze, znowu jest jakiś harmonogram, tak, jeśli chodzi o te drogi, którymi jeżdżą wszyscy, potem wchodzimy w osiedlowe. Do tego nie jesteśmy w stanie nigdy przewidzieć ilości masy asfaltowej, która pójdzie. My zamawiamy jej naprawdę duże ilości. Łatamy to we własnym zakresie. To powoduje, że to jest 1/10 pewnie kosztów, które ponieślibyśmy, gdyby firma robiła. Ale potem przychodzi moment, kiedy jest jakieś zadanie, które nasi pracownicy muszą wykonać. No nie da się ich tak rzucać na jedno, na drugie, bo to żadna robota jest. Wejdą w Lidzbarską, zrobią ją porządnie. Jak nie będzie padać, to myślę, że szybko. Dzięki bardzo. Myślę, że w następnej sesji będzie już postarać. Zgłasza się pan radny Bechanowicz. Proszę bardzo. Ja do pana Edwarda, bo jestem wrażenie, że odpowiadając na pytanie pana radnego Macieja, to miał pan na myśli wniosek mój, który składał do się tego tworzenia parkingu. Czyli mam rozumieć, że ten wniosek nie został niedostarczony, tak? Czyli nie ma możliwości utworzenia tam, utwardzenia drogi na miejsce parkingowe. No ja odpowiem. Słuchajcie, ale jakby udzielaliśmy na to pytanie z panem Edwardem przy odpowiedzi, to nie tak, że nie ma. To jest jakby przede wszystkim kwestia pieniędzy. Więc mamy kilka wniosków odnośnie wykorzystania tej trelinki, i które angażują jakby nasze siły i środki, więc tu trzeba będzie się pochylić, po prostu nie dostawić tego materiału i nie puścić tego normalnie jako wnioski budżetowe, jako inwestycje na przyszły rok. No, naszymi siłami nie wykonamy tych prac. Je trzeba będzie zlecić po prostu. I one będą kosztowały samo wykonawstwo. Zresztą to też nie jest jedyny materiał, trelinka to jest jedno, ale dużym kosztem to są obrzeża, tak, czy krawężniki, tak zwał. Podsypka betonowa, no bo jak robić to porządnie, bo też nie sztuka zrobić, a potem już parę razy tak ćwiczyliśmy, tak? Zrobiliśmy we własnym zakresie. I generalnie nikt nas nie pochwali, bo to było zrobione nie do końca fachowo, no bo nasza interwencja fachowa tego nie wykona, bo jakby nie ma ani wiedzy, ani środków, ani sił na to. Nie? Także to nie tak, że nie, bo nie. Siądziemy do tego i postaramy się zrobić. Ja tylko się odniosę do pana burmistrza, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Chciałbym przypomnieć, że ja to składam jako wniosek budżetowy od samego początku kadencji, czyli od 2019 roku, który wniosek też już wpłynął, i tak z roku na rok to się przekłada. Teraz pan burmistrz znowu mówi, że to będzie jako wniosek budżetowy, czyli mowa jest o przyszłym roku, a tutaj mieszkańcy tych bloków no niestety nie mają gdzie parkować. Dobra, ale no to jakby to ująć? No nie do mnie jakby na koniec pytanie, dlatego że nasza procedura, tak, w naszym mieście przyjęta praca nad budżetem jest taka, że to naprawdę rada decyduje. Więc co wpiszecie, to my robimy. Tak? Pracujemy wspólnie i tyle. To nie jest tak, że autorytarnie burmistrz mówi, że ten wniosek robimy, ten wniosek nie robimy. Nie. Zapamiętajcie, zawsze jest tak, że na etapie uchwalania budżetu dostajecie informację, ile mamy różnych pieniędzy, proponowane i uzgodnione jakby w obrębie urzędu wnioski, które chcielibyśmy robić, bo uważamy, że jakby w hierarchii są najważniejsze. Ale zawsze jest informacja do Rady, że w ramach tych środków możecie wpisać, co chcecie. Dziękuję bardzo. Ostatnie słowo, bo nie chcę tutaj chodzić w dyskusję, ale chciałbym przypomnieć, że parking akurat tutaj przy banku, byłem spółdzielczym, został zrobiony bez żadnego wniosku budżetowego i jakoś dało się to robić. Ale już zamykamy dyskusję, dziękuję bardzo. Zgłasza się pan radny Chorak, bardzo proszę. Ja jeszcze mam pytanko, jeżeli chodzi o ulicę Nowowiejskiego i ten plac przy liceum, to rozumiem, że na wyłożenie tej kostki to nie, że nasi pracownicy z Urzędu Miasta będą tą kostkę wykładali, tylko będzie brana firma, tak? Nie, to zostało obiecane pani dyrektor i tyle, to po prostu dostarczymy kostkę, czy tam, nie wiem jak to ustalone jest z panem Edwardem, czy oni odbiorą, czy my zawieziemy, to jest mała sprawa i robią sami, bo to jest też rozwiązanie, tak? W wielu wypadkach dogadywaliśmy się ze wspólnotami, które sąsiadowały z naszym terenem, że myśmy dawali materiał, a wspólnoty wykonywały pracę albo opłacały te prace. Więc to jest też jakby możliwy montaż, nie? A tutaj ten parking, o którym wspominał pan radny, tak naprawdę było porządkowanie terenu. To zupełnie inny zakres prac tak naprawdę, nie? To niewielkie roboty. Dobrze, pan radny Markiewicz. Tylko wrócę do
panie burmistrzu, jeżeli gospodarz zgłosi się po prostu 30 metrów trylinki i sama wykona sobie ten sprawdzenie, to jest to możliwe, rozumiem. Do to pogadania, tak jest. Rozumiem. To mam teraz pytanie, panie burmistrzu. Rok temu zgłosiłem problem ze znakami drogowymi. Tam pan mówił, że trwają prace, że są kosztorysy robione, rok mija. Tam przy ulicy, na ulicy Maja ten znak został zrobiony, ale teraz jest ciepło i chodzę sobie z dziećmi na stadion i tam aż 4 znaki są bardzo nisko, więc prosiłbym, żeby je podnieść. Tak? Drugie moje pytanie, kiedy jest planowane wyburzanie internatu, bo tam widziałem, że zostały zabezpieczone środki i jaki jest plan na ten teren? Czy już coś jest, jakiś pomysł, co zrobić z tym terenem? No, w przypadku wyburzania internetu prawdopodobnie będziemy musieli wykonać zapytanie ofertowe, tak, bo to też do końca tanie prace nie są. Natomiast najpierw ten teren splantujemy i przyjrzymy się, na co możemy go przeznaczyć. Obawiam się, że ze względu na ukształtowanie terenu, bo pewnie pytanie, jakby intencja jest taka, żeby zrobić tam parkingi, ale to byłaby bardzo droga inwestycja, budowa murów oporowych, tak, dlatego że tam jest różnica poziomów. Tam chyba są piwnice, panie Edwardzie, też, które trzeba zasypywać, więc myślę sobie, że raczej będziemy zagospodarowali ten teren jako teren zielony. Tym bardziej, że przy okazji remontu ośrodka kultury tam trochę miejsc parkingowych powstanie. No, tak, cały ten teren tych miejsc parkingowych ma dosyć dużo, jeśli chodzi o takie pojedyncze imprezy, tak, które będzie organizował ośrodek kultury, czy pogrzeby, które się odbywają. No bo jest i parking Polo, i jest parking tam przy panu w Pudlarku. Więc myślę sobie, że to jest w miarę zabezpieczone. Mówię, te nowe parkingi, które będą przy ośrodku kultury. To trochę się pokaże w przypadku rozbiórki tego internatu, jakby co będzie w ziemi, bo też tego na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak to się rozbierze. Pan radny Chorak, bardzo proszę. Już ostatni temat, jeżeli jesteśmy już właśnie przy okazji parkingów, chciałbym zwrócić się z prośbą o wyznaczenie choćby jednego bądź dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w przychodni. Z uwagi na to, że tych miejsc nie ma tam wyznaczonych, osoby niepełnosprawne no, nie mają gdzie zaparkować swoich pojazdów, jeżeli przyjadą takimi pojazdami. I to wszystko, dziękuję. Dziękuję. Pan radny Narkiewicz. Właśnie również w sprawie miejsca dla niepełnosprawnych na ulicy Kościuszki jest znak drogowy, ale nie jest zaznakowane to poziomo. Może jest możliwość namalowania tego znaku. Tam przy Kościuszki 36 przy tej wspólnocie, przy śmietniku. No dobrze, zapiszemy. I jeszcze mam pytanie, bo tam widziałem, że podczas robienia schodów na szkolnej chyba koparka zahaczyła i zbiła jedną szybę. Kiedy będzie to zrobione? To może ja. Wiesz, to takie drobiazgi to będę Powiem tak, Rafał, jakbyś przyszedł i zapytał, chętnie bym odpowiedział. Ten problem już jest załatwiony, ogarnięty i nie chcę tutaj o takich drobiazgach mówić na sesji. Natomiast czy mogę kontynuować jakieś... Chciałbym parę słów na temat szkoły powiedzieć. Korzystając z tego, że już tu bardzo jestem, proszę. Nasłuchałem się o bardzo ważnych sprawach dotyczących miasta. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście w Biedronce, widzicie, że szkoła się zmienia. Zmienia się też otoczenie szkoły. Mam nadzieję, że niebawem ten remont zostanie ukończony. Natomiast no, pozostały jeszcze takie drobne rzeczy związane z podbitkami. W tej chwili są robione schody również dla niepełnosprawnych przy wejściu do hali. Będzie to naprawdę już tak profesjonalnie zrobione. No i przy okazji ta szyba została zbita tak niechcący. Wykonawca się zobowiązał do naprawy. Nie ma z tym żadnego problemu. Pozostaną oczywiście do zrobienia jeszcze, pozostanie do zrobienia wnętrze. Z tego co wiem, to no na razie mamy zrobione 2 korytarze. To jest bardzo duży wysiłek, naprawdę. I bardzo serdecznie tutaj dziękuję panu burmistrzowi, panu Edwardowi za to, że zdecydowali się na remont korytarzy, bo przy okazji można było zrobić instalacje elektryczne, profesjonalne, naprawdę super, lampy LED-owe. Szkoła wygląda zupełnie inaczej, jest odświeżona. Nawet wczoraj, przedwczoraj miałem wizytę sanepidu. Pani z sanepidu była zachwycona tym, co zobaczyła. Naprawdę postęp jest duży i to widzicie. Są jeszcze 2 tematy bardzo ważne do zrobienia w szkole.
No pewnie jest ich więcej, ale takie na już. Takie na już to jest zagospodarowanie przed szkołą, pracę przed szkołą. Jak widzieliście, wyrwaliśmy te nieszczęsne żywopłoty, które latami no, tak naprawdę szpeciły otoczenie i były źródłem problemów z meszką, różnymi robakami i tym, że tam uczniowie wpadali i się kaleczyli. Tego już nie będzie. Mamy pewne plany co do wykonania. Być może jakieś miasteczko ruchu drogowego, być może jakieś gry takie podwórkowe, takie w starym stylu, ale bardzo fajne, bo połączylibyśmy tutaj dwie rzeczy. Bezpieczeństwo, które jest istotne, bo jeżeli uczeń wybiega na prędkości ponaddźwiękowej ze szkoły, a są to uczniowie klas 1-4, to ta prędkość jest duża. I zanim się zatrzyma, to już może uderzyć w jakąś huśtawkę, prawda, czy coś takiego. Także chcemy, żeby to było i bezpieczne, i zielone, i trochę terenu zielonego, i takiego ruchowego. No i oczywiście zostanie sprawa jeszcze to, mielimy ten temat, to jest nawierzchnia w hali. Chodzi o parkiet, z tym, że koszty są naprawdę astronomiczne, nie spodziewałem się takich kosztów, one są duże i dlatego tak po analizie to stwierdziłem, że być może lepiej jest zrobić klasy, które i tak musimy zrobić, wymienić instalację elektryczną na pierwszym piętrze szczególnie, bo tam były pozalewane klasy, tam są tak naprawdę zrobione korytarz i dwie klasy tak na tip-top i pokazywać jako wzorcowe mogę. Natomiast jest konieczna wymiana w klasach instalacji elektrycznej, lamp, no i pomalowanie na nowo, przeszpachlowanie. No i oczywiście zostaje nam mała hala, która też wymaga od wewnątrz remontu. Także jeżeli mielibyśmy środki ograniczone, a one są ograniczone, to optowałbym za takim rozwiązaniem, żeby w małej hali wyremontować wnętrze i żeby jak już hala wygląda mała, ładnie z tamtej strony, to niech i dobrze wygląda w środku. A jak czasowo, cały czas jesteśmy tutaj, że tak powiem, konsultujemy te rzeczy i dziękuję, że mogę tak dobrze współpracować i z Państwem, no i z Panem Burmistrzem, z Panem Edwardem, który... Bez parkietów. Słucham? Bez parkietów. Tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o małą halę, czy małą salę gimnastyczną, to no, parkiet to jest jakby rzecz później, tak? Możemy się zastanowić, być może w pakiecie uda się to zrobić, ale koszty są naprawdę bardzo, bardzo duże. Myślę, że za koszty parkietu na dużej hali można by znaczną część, o ile nie całą szkołę wewnątrz, zrobić. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o finanse. Dziękuję. Dziękuję dla pana dyrektora Dariusza Hawrylec, dyrektora Szkoły Podstawowej, za przybliżenie tematu szkoły. Rzeczywiście tutaj szkoła pięknieje, jeżeli tam się zbliżamy. Cieszę się również, że w środku, bo to latami jednak tutaj wymagało to tutaj inwestycji i dobrze, że akurat w tym czasie. Pan radny Szlejer. Jeszcze dwa słowa, to pan dyrektor wspomniał o miejscach wkoło szkoły, że ładnie zrobione. Mam taką sugestię, tam chodzi o drogę między Biedronką, w stronę Orlika, a szkołą. Tam to było przekładane kiedyś. Teraz nie jest to w najlepszym stanie, nie jest to wyprofilowane. Jeżeli są opady, zwróci pan uwagę tutaj, jak podjeżdżają no, trenować do hali gimnastycznej, tam są takie potworne kałuże, czy jest możliwość przełożenia tej w jakiś taki profesjonalny sposób ze spadkami. A której drogi? Między Biedronką a szkołą, w stronę Orlika, od poczty. To już bardziej pytanie do pana Edwarda. Tam jak jest, są opady, to są dosłownie kałuże, to jest wszystko pozapadane. Na Polgruchu, Natomiast no był przekładany, bo tam pamiętam było robione kiedyś tak, bo to trzeba było zrobić, bo to chodziło wiadomo o terminie, potem to zostało przełożone na wiosnę. I teraz to właśnie ta część naprzeciwko tutaj parkingu Biedronki a szkoły. Tam zwróćcie uwagę, jak deszcz pada. Tam są normalnie kałuże, nie? Robimy w tej chwili otoczenie dużej hali. Jeżeli będą zrobione schody również dla niepełnosprawnych właśnie wjazd z tamtej strony, na pewno
ta kostka, która jest w pobliżu schodów, też będzie przełożona i być może przy okazji coś się uda, ale ja, no nie wiem, to nie do mnie pytanie. Myślę, że sama droga, to ona nie jest w takim złym stanie, natomiast na pewno trzeba będzie przełożyć chodniki, chodnik taki wewnętrzny, który jest w tej wnęce między budynkami. To na pewno będzie zrobione, ale to w ramach tej inwestycji. Natomiast tu to już, ja jestem jakby poza moją jurysdykcją. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Łukianowicz się zgłasza jeszcze. Ja mam pytanie odnośnie tych hal i tego, co pan dyrektor tu powiedział o remoncie tej mniejszej hali i tych klas. To rozumiem, że my teraz musimy jeszcze dołożyć pieniądze, czy to co my teraz dołożyliśmy, to już jest to, czy to jest na co innego te 50 tysięcy, bo my tam dokładamy do tego remontu, czy to musimy jeszcze dołożyć? To jest jedno pytanie, a druga rzecz, my rozmawialiśmy o projekcie jakimś, że może napisać projekt na ten parkiet. Także teraz słyszę nowy pomysł, no oczywiście dobry, tylko to jest pewnie kwestia przemyślenia i teraz nie wiem, czy my jeszcze mamy dołożyć, jeżeli się zdecydujemy, czy to już jest 50 tysięcy, to jest to właśnie. Na część pytania odpowiem ja. Z tego, szczerze mówiąc, właśnie dokładnie myślimy o tym pomyśle, żeby jednak zwrócić się o dofinansowanie. No bo gdyby odnowienie nawierzchni w hali kosztowało do 50 tysięcy, to byśmy nie zawracali sobie głowy, byśmy je po prostu zlecili i tyle, już byłoby robione. Natomiast jak wiemy, że jedna hala 100 tysięcy plus malowanie linii, plus mała hala, no to już wyjdzie pewnie 150 albo lepiej. Ale mówię o tych klasach, czy to jest na tych klasach? To potem. To ja odpowiem na drugą część, a tą pierwszą to, część to... 50 to nie jest na... Nie. Więc na chwilę obecną nie widzimy dofinansowań, natomiast na pewno w przyszłym roku będą. I myślę, żebyśmy jednak pisali, bo takie fundusze będą na pewno znowu w Urzędzie Marszałkowskim w ramach infrastruktury sportowej, a infrastrukturą sportową zajmuje się departament, gdzie jest moje biuro też. Będziemy negocjować, poprosimy o to, żeby pomogli nam, natomiast te dodatkowe pieniądze to jest to, co jakby mamy w szkole i pan dyrektor Hawrylec korzysta z okazji. No, ile może to wyrwie, bo my też się nie bronimy przed tym, bo czego nie zrobimy teraz, jeśli chodzi o budowlankę w tej szkole, to znowu szkoła ma już kilkadziesiąt lat. Czy to jest koncept życzeń dalej, czy to już my to daliśmy teraz? Nie, to panie Edwardzie, to dodatkowe 50 tysięcy to jest na co teraz? Na roboty związane z Polbrukiem. Ze schodami. Schody i podjazdy dla niepełnosprawnych. A koszt tego, o czym mówi pan dyrektor, jest nieznany. Jeśli chodzi o malowanie klas, to nie są jakieś strasznie duże pieniądze czy tej małej hali sportowej. Tak, absolutnie nieporównywalne do kosztów nawierzchni. Ale w międzyczasie dowiemy się, jaki koszt. Tak. Dziękuję bardzo. Tematy chyba na dzisiejszą sesję, widzę, w sprawach różnych zostały wyczerpane. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy przewidziane na dzisiejszą sesję, zamykam 42. sesję Rady Miasta Góry Wojewódzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.